piątek 1 marca w Cieszyńskim Teatrze został wystawiony spektakl komediowy w reżyserii Anny Oberc pod tytułem Miłość i polityka. Na scenie teatru zaprezentowała się plejada polskich gwiazd, takich jak Marysia Wieczorek, Anna Oberc, Łukasz Nowicki, Krystian Wieczorek i Mariusz Drężek. Sztuka ta odsłania prawdę o ludzkich namiętnościach i pokazuje, jak świat polityki wygląda od kuchni. Jak tutaj w tym naszym cieszyńskim teatrze z historią w tle. Z ziemią obiecaną. To jest taka ziemia obiecana dla mnie teraz. Ja się bardzo cieszę, bo ostatnio jak byliśmy 2 miesiące temu z inną sztuką, to słyszałem o remoncie. Myślę sobie, Boże, ja już tyle remontów przeżyłem i te teatry tak źle wyglądały po remontach. I pomyślałem sobie, Boże, żeby nie spieprzyli tego teatru. Na szczęście go jeszcze nie wyremontowali. Ja wiem, że trzeba go wyremontować, ale Bogu dzięki, że dla mnie, z mojej perspektywy, że jest niewyremontowany. Cieszę się, to jest magiczne miasto. Ja tutaj spędziłem dekadę mojego życia w okolicy. I byłem bardzo związany z ziemią cieszyńską i Zaolziem, więc to jest bliskie podwójnie memu sercu miejsce. Na widowni, jak Państwo mówią, ja słyszę gwarę, no to ja tę gwarę słyszę, bo ja tę gwarę znam. Sranda i tak dalej, i tak dalej. I to jest no, takie miejsce, które ma no, szczególne miejsce, powtarzam się, w moim sercu, a szczególnie ta czeska strona, ale Polska też. A to jak piękny jest ten Cieszyn. Kurde, ta secesja, taki mały Kraków. A może to Kraków to jest duży Cieszyn? I właśnie, no dokładnie, zastanówmy się nad tym. No to teraz może sztuka. Czy można te realia, no bo tu Francja nie. I... Nie? No nie, nie przykładam tego tyle na Polskę. Wiem, że w jednej z inscenizacji gdzieś na Śląsku było mnóstwo odniesień do Polski. My świadomie tego unikamy. Natomiast no, polityka jest no, internacjonalna i dość... myślę, że to po reakcjach widowni widać, że ona się tłumaczy, czy to sztuka jest francuska, niemiecka czy brytyjska. Tłumaczy się w każdym kraju w bardzo podobny sposób. No, polityka to dość nieszczególne miejsce i cieszę się, że mam z nią kontakt wyłącznie na scenie. Nie chciałbym być politykiem. A Bertrand Géraud, premier Francji, którego mam zaszczyt tutaj kreować. Uwielbiam w ogóle to grać. Uwielbiam tę rolę po prostu. O Jezu, kocham. Zawsze grać złych, a nie do końca złych, ale takich cwaniaczków, bandziorków, to zawsze jest przyjemność. Tych dobrych to nuda. Więc takiego gościa to fajnie jest kreować i ja po prostu zawsze się cieszę na ten spektakl. Zawsze mam, cieszę się w Cieszynie, no to wiadomo. Ostatnio Rafał Cieszyński zrobił sobie zdjęcie przy znaku Cieszyn. No to tak, a kto, no, tak. Pozdrawiam Rafała, ale generalnie fajna sztuka, bardzo ją polecam, bo my po prostu bardzo lubimy ją grać, a jest coś takiego, że czasami coś robimy w życiu, nie wiem, pani teraz rozmawia ze mną dla pieniędzy czy z przyjemności? Dziękuję bardzo, ja z panią też. To ja robię to dla przyjemności. Zarabiam przy okazji, ale robię to dla przyjemności. Nie zawsze tak jest z każdą sztuką. Czasami są takie, które lubimy bardziej, które lubimy mniej. A ta jest, no, kurczę, cudowna. Poza tym mam tutaj takie, mogę tu poszaleć, nie? Czyli mam jakby pełne spektrum aktorstwa. Mogę się bawić formą, mogę nawet trochę przerysować, bo to jest w konwencji. Jest taki, no, taka perełeczka dla aktora. Wszystko. Od smutku, rozpaczy po wielką radość. Od niskiego głosu po wysoki. Od krzyków po liryzm. Od przegrywania mocnej ekspresji po kameralność. Wszystko jest w tej roli. Pan tak tutaj uwielbia Cieszyn i chętnie przyjeżdża. To kiedy pana znowu tutaj zobaczymy w jakiejś sztuce? Troszkę nie zależy ode mnie. Niedawno byłem za Mitorybką. Wcześniej byłem z Czyty to ty. Także w ciągu roku chyba trzeci raz jestem. Wcześniej byliśmy z Przekrętem Niedoskonałym, jeszcze wcześniej, już nie pamiętam, no regularnie tu przyjeżdżamy. Mam nadzieję, zagraliśmy tylko raz, więc mam nadzieję, że może jednak tutaj mieszkańcy, a może zagramy po drugiej stronie Olzy. Tam też wspaniała scena, polski zespół, jedyny za granicami polski zespół aktorski i tam bym bardzo chciał zagrać na przykład. Nie wiem, dlaczego w ogóle tam się nie jeździ. Ja wiem, że tu jest pięknie, ten teatr jest najpiękniejszy, ale też miałbym taki fan, żeby zagrać za granicą dla Polaków, którzy mają tam abonament, jednak to są dziesiątki tysięcy ludzi. Chociaż granicy już nie ma, to jednak wciąż ta woda troszkę dzieli. Także byłoby pięknie na abonament, na przykład nawet za mniejsze pieniądze zagrać dla Polaków po tamtej stronie. Żeby zabrać ją ze sobą na Bora, to na Polinezji wytworzyłyby się korki. Pozdrawiam wszystkich widzów portalu OX. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego X.pl Marta Szymik.